Czwartek. Czwartego dnia festiwalu OFF Plus Kamera w Pałacu pod Baranami odbyła się konferencja prasowa 15 lat festiwalu filmowego w Busan – kino azjatyckie. Festiwal w Busan, podobnie jak OFF Plus Kamera, został założony z myślą o promowaniu debiutujących twórców. OFF Plus Kamera 2010 zaprosiła Kima Dong-ho jako gościa specjalnego sekcji Focus on PIF, organizowanej z okazji 15-lecia koreańskiego festiwalu filmowego. It's my second time to visit Krakow. Last year I attended one of the seminar on cultural bridge. Negro? I may be young, but I'm not your boy. Główny bohater, Lance, miał kiedyś marzenia. Chciał zostać sławnym i bogatym pisarzem, a skończył jako nauczyciel poezji w miejscowym liceum. Jego syn Kyle jest skończonym kretynem. Do tego chodzi do tej samej szkoły, w której uczył jego ojciec. Pewnego dnia, w wyniku dziwnego przypadku, Lance może zdobyć wszystko to, o czym marzył całe życie. Czy będzie umiał wykorzystać tę szansę? Właściwie mogę powiedzieć tylko tyle, że mi się podobał film bardzo. Był dla mnie dużym zaskoczeniem, bo spodziewałam się filmu, który będzie taką komedią familijną, a okazał się tematem, filmem, który poruszył temat bardzo poważny i skomplikowany. Na OFF Plus Kamera dojechała już większość festiwalowych gości. Odbyło się spotkanie przy kolacji w restauracji Rubino, m.in. z udziałem Kim Dong-ho i Sophie Deraspe, reżyserki Vital Signs, filmu biorącego udział w konkursie głównym naszego festiwalu. Wieczorem w klubie Lizard King podczas koncertu dedykowanego ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem wystąpiła córka Jane Campion, Alison. Alice zaśpiewa dla nas swój własny utwór, który skomponowała. Myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Snow White. Snow White, you've probably heard this a thousand times before. But you're so Snow White, smash all the mirrors. Cause you know it's your heart and not your face that gives me the shivers on. Snow White, you crack the looking glass, don't you know it's just a mask. Nazywam się Borys Lankosz, jestem autorem filmu Reverse. Bardzo się cieszę, że uczestniczę w konkursie OFF Plus Kamera w moim rodzinnym mieście, do którego powróciłem po dłuższej przerwie. Uważam, że to wspaniały pretekst i naprawdę się cieszę, że tu jestem. Reverse to jedyny polski film w tegorocznym konkursie o krakowską nagrodę filmową. Rewers, oparty na scenariuszu uznanego pisarza Andrzeja Barta, rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Współcześnie i na początku mrocznych lat 50., kiedy na początku dziennym były aresztowania, przesłuchania i polityczne porachunki. W centrum zainteresowania reżysera i widzów pozostają jednak trzy kobiety – babcia, matka i córka mieszkające w jednej z warszawskich kamienic w czasach stalinowskich. Piątego dnia festiwalu OFF Plus Kamera w centrum festiwalowym odbył się panel dyskusyjny o kinie indyjskim. Podczas panelu gościli Aparna Sen i Kabir Khan, których filmy Japanese Wife i New York znalazły się w sekcji OFF Plus Kamera Nowe Kino Indii. Today Bollywood is going through a very interesting period. It's all kinds of cinema is being accepted, all kinds of cinema is being made so I think exciting times. The lines, the dividing line between mainstream cinema and what we called artistic cinema, for want of a better word, is blurring. W kinie Kijów Centrum odbyła się europejska premiera PA, filmu wyreżyserowanego przez uznanego indyjskiego reżysera Balkiego, w którym główną rolę zagrała prawdziwa ikona Bollywood, Amitabh Bachchan. Sunil Babu. Lyricist, Swanand Kirkire. Dzisiaj wybrałam na ten film, bo jest film hinduski, a ja jestem fanką kina hinduskiego. Panie, więc ja idę teraz do Archemii, ale...
klubie Alchemia odbył się pokaz kultowego obrazu jednego z naszych jurorów, Mike'a Figgisa, Timecode. This is my second impression of Krakow, because I was here actually a long time ago as an actor. I was here in 1979, 78 maybe. Film opowiada cztery różne historie, zmontowane w jeden obraz, podzielone na cztery części i wyświetlone jednocześnie. It's actually the first film ever to be made with no editing at all. Here is the deal. The film is entirely improvised by the actors. Film jest całkowicie improwizowany. But based on a structure that I gave them. Ale oparty na strukturze scenariusza, który im dałem. W Alchemii Mike Figgis zaprezentował również swój VJ-ski set. Na naszych widzów czekają kolejne pokazy najlepszych produkcji kina ufowego. Aqua Fria de Mar to film, który walczy w tym roku o krakowską nagrodę filmową. Rodrigo i Mariana wkrótce mają się pobrać. Dziewczyna nie jest jednak pewna, czy podjęła właściwą decyzję. W środku nocy para jedzie autem przy wybrzeżu Pacyfiku, szukając noclegu. W ciemnościach zauważają małą dziewczynkę, 7-letnią Karinę. Dziecko twierdzi, że uciekło od znęcających się nad nią rodziców. Medal of Honor, film Kalina Petera Necera, kandyduje w tym roku do krakowskiej nagrody filmowej. 75-letni Jan prowadzi nudne życie. Każdy dzień upływa mu na jałowych rozmowach z sąsiadami i wspólnym jedzeniu posiłków z obrażoną na niego od lat żoną Niną. Bohater czuje się przegrany i niechciany przez nikogo, na czele z synem, który wyemigrował parę lat temu do Kanady i założył tam swoją rodzinę. Wszystko zmienia się pewnego dnia, gdy Jan dostaje powiadomienie, że przyznano mu honorowy medal za bohaterskie czyny w czasie II wojny światowej, którą mężczyzna ledwo pamięta.